Witam Was, kochani, bardzo serdecznie, z strony Grzesiora Vloger, i witam Was w odcinku już drugim. W sumie nagrywam to wcześniej, bo żeby jasno było, bo tamten pierwszy odcinek to wcale było mnie nie widać. Dzisiaj pogadamy sobie o starych czasach, jak grałem się w 1.6. No to co tam jeszcze, co tu powiedzieć by. Były to moje urodziny jakieś tam, nie wiem, 2016, coś takiego. Wiecie, wchodzę sobie obojętnie na jaki tam serwer, DS2 Only, jakieś tam wyszłem sobie. I to tego, no ja sam zgasiłem się, nie, bo wszyscy padali jak muchy na tym serwie. Ja tam zostawałem sam, 14 typa przeciwko mnie, a ja sam to ugrywałem. Beka chuj, beka w cholerę, można powiedzieć. Potem były zawody, właśnie w tym samym roku też, jakoś 6 lat temu to było, z 1.6, no tam wiecie, z początku kwalifikacje, półfinały, nie? Znaczy nie, półfinał, nie, ćwierćfinały, potem półfinały były, no finał był, nie? No i z kolegą się dostaliśmy do finału. Nie było akurat jakoś tak ciężko, bo same słabiaki grali, że tak powiem szczerze. Nie było tak ciężko wcale. To tam możecie wejść na kanał Daniela, tam przez T, znaczy nie, hashtag T duże, H duże też, bez CH i trójka. I potem hashtag Pro też z dużych liter, które tam sobie wtedy wylujecie. Możecie mu dać suba, jak chcecie nawet. Tam wyskoczy wam na playlisty, wchodzicie i tam będzie zawody z CS1.6. No potem jeszcze na WH się grało, nie? Kiedyś tam no to tam były niezłe akcje, tam wyczekałem z B od tego tunelu, no tam z trzech chyba załatwiłem zamki. Potem na AM grałem jeszcze, ale to wtedy wyszło tak jakoś, że tak długo grałem, że aż trzeci w ranku był na top 15, także no nieźle, szczerze. No. A później dostałem bana w ten sam dzień jeszcze za hajma. Auto hajma, no dostałem. Potem jeszcze co tu. A ja jeszcze byłem, że żeśmy z braciakiem grali właśnie też na WH jakoś. I później żeśmy jak wszystkich powybijali, bo to swoich przeciwników, a jeszcze się nawzajem nawalaliśmy w tamten, no, w to pierwsze dni. No. Różne skany były, różne, nie? Różniste. Do 1.6 to same dziurawe ściany są ogólnie, można tak powiedzieć. W sumie przez wszystkie możesz ściany skanować, jak leci. Nawet można skanować też galę przez dół CT. Dużo jest tych skanów. No jak chcecie jakieś skany tam poznać, to mówię, wejdźcie na Hepro właśnie. Tak podawałem wam, albo napiszę wam nazwę pod filmem tego mojego kolegi. Tam się dowiecie sprayów z tego, z Azteka, chyba z Tuskana i nie wiem, chyba DS1, coś takiego, coś tam było. No to tyle w sumie z tego gadania o CS1.6, stare dobre czasy. Jeszcze taki film jest z Metem, tam CS1.6, stare dobre czasy są obejście, dobry odcinek to jest taki, ale z CS-em zrobiony. Bekowy jest dosyć ten odcinek, jeżeli ktoś nie ogląda, to może obejrzeć, albo Kamila Steinbacha, to możecie włączyć też, jak gra w CS-a. To już w ogóle beka jest, albo Gita 4 odpala. A to już w ogóle czasy były normalnie zrąbiste z nim. No, to tyle w sumie. Albo MC Grzesio jeszcze sobie włączycie, to już w ogóle beka będzie w ogóle. No a to w sumie tyle. Komentujcie, spróbujcie, dzwonkujcie, znaczy do następnego. Do jutra, znaczy może nie do jutra, do poniedziałku. Trzymajcie się. Cześć.